Gdy w 1995 roku Fiat wypuścił na rynek następców Tipo i Tempry, doszło do małej rewolucji. A to za sprawą odważnej, dynamicznej i agresywnej stylistyki. Dwa bliźniacze modele Bravo i Brava bardzo szybko zyskały popularność, czego najlepszym dowodem było pokonanie Peugeota 406 oraz Audi A4 w prestiżowym plebiscycie Car of the Year 1996. Fiat Bravo to trzydrzwiowy kompakt o sportowym zacięciu. Brava to pięciodrzwiowy rodzinny hatchback. Oba modele są bardzo do siebie podobne. Bravo ma jednak z tyłu okrągłe światła, a Brava charakterystyczne świetlne paski. W środku oba auta są identyczne. Oryginalny design psuje niestety wykończenie. Nie dość, że wykonane z topornego plastiku, to dodatkowo nadgryzione zębem czasu nie prezentuje się najlepiej. Dotyczy to w szczególności klamek. Sportowy Bravo ma bagażnik o pojemności 280 litrów, a rodzinna Brava o 100 litrów większą. Oba Fiaty oferowane były z bogatą gamą silników, zarówno benzynowych, jak i diesla. Najgorsze recenzje zbierała jednostka napędowa o pojemności 1,4 litra i mocy 80 koni mechanicznych, a to za sprawą chronicznych problemów z wałkiem rozrządu i układem smarowania. My natomiast prezentujemy Bravo z silnikiem diesla 1,9 JTD o mocy 105 koni mechanicznych oraz rodzinną Bravę z 80-konnym benzynowym silnikiem o pojemności 1,2 litra. Posłuchajmy, co o tych samochodach sądzą ich właściciele. Stoimy w tej chwili obok Fiata Bravo, rocznik 99. Jest to wersja GT JTD 105-konna. Jest to kawał solidnej włoskiej roboty motoryzacyjnej. Mamy tutaj niebanalną stylizację i karoserię, która mimo upływu 9 lat wciąż zachowuje świeżość i powiedziałbym, że ma w sobie pewien element pazura i wyróżnia się na tle innych samochodów. Dodatkowo bardzo dobry, dynamiczny i przy tym ekonomiczny 105-konny silnik JTD, który co prawda nie wbija w fotel, ale poruszając się po miejskiej dżungli oraz po polskich drogach można czuć się bezpiecznie i komfortowo, jeżdżąc ze świadomością, że jest ten zapas mocy pod pedałem. Przede wszystkim jest to auto zwinne, dobrze trzyma się w łukach. Jest to wersja GT, co nie wiąże się z jakimś skrajnym utwardzeniem, dlatego że są to modyfikacje fabryczne. Niemniej jednak powoduje, że pokonywanie zakrętów, czy nawet taka zabawa w drodze do pracy, żeby się rozbudzić pomiędzy godziną 8 a 8.30, sprawia duże przyjemności i zostawia margines bezpieczeństwa. To, co mi się najbardziej w tym samochodzie podoba, to przede wszystkim precyzyjny układ kierowniczy oraz, chociaż to jest moje bardzo subiektywne odczucie, twarde zawieszenie, które powoduje, że auto naprawdę dobrze trzyma się drogi. Co do wad tego auta, przede wszystkim kiepska widoczność do tyłu. Bardzo łatwo jest powodować jakąś drobną stuczkę na parkingu, jeżeli się nie sprawdzi, co jest za tym samochodem, ponieważ samochód posiada bardzo szerokie tylne słupki, które strasznie utrudniają widoczność. Poza tym są problemy ze skrzynią biegów, przede wszystkim synchronizator drugiego biegu oraz wstecznego powoduje, że skrzynia biegów zaczyna zgrzytać, no i ciężko jest z tym problemem uporać. Dodatkowo myślę, że do takich wad może należeć to, że bardzo szybko pękają w nim klamki. Każdy praktycznie samochód, jak tu widać, jeden i drugi, cechuje się tym, że plastik, który jest użyty na klamkach, zarówno od wewnętrznej, jak i od zewnętrznej strony, bardzo szybko pęka i nie wygląda za ładnie. Z drugiej strony należy pochwalić na przykład karoserię, która nie ma żadnych śladów korozji. Ten samochód ma 8 lat, nie zdarzyło się nic kompletnie. A co na to specjalista? Samochód na pewno jest popularny, fajnie wygląda, dosyć dobrze się nim jeździ, ale niestety eksploatacja jego jest dość mocno skomplikowana. Psują się różne dziwne rzeczy, od zawieszeń, poprzez klamki i silniki. Wspomnę o jakichś takich głównych usterkach. Pierwszy to w przypadku silnika 1.4, 12-zaworowego, w silniku zastosowana jest pewna magistrala smarująca wałek rozrządu. Nieszczelności tej magistrali powodują to, że następuje zatarcie wałka rozrządu i silnik zostaje poważnie uszkodzony. To jest jedna taka dolegliwość, która często zdarza się w tych samochodach. Typową bolączką Fiata są stuki zawieszenia, zarówno i przedniego, i tylnego. Jeśli chodzi o przód, na rynku są wymienne całe wahacze, które kosztują około 170 zł za sztukę. I to jest tak naprawdę niewiele. W przypadku, na jakiś czas załatwiamy temat stukania z przodu,
Natomiast jeśli chodzi o tylne zawieszenie, tam są zastosowane wahacze na łożyskach. Bardzo często zostają one zniszczone, następuje wtedy duży luz tylnych zawieszeń. Stuki również pochodzą z czterech metalowo-gumowych tulei, które trzymają tylną belkę. To takie główne wady tego samochodu. Na szczęście części do tego samochodu nie są bardzo drogie i jeżeli się kupi dobry egzemplarz, można z niego korzystać i na pewno będzie cieszył rodzinę. W 2003 roku Stowarzyszenie Dekra sporządziło raport o awaryjności samochodów. Pod lupę wzięto również prezentowane modele Fiata. Z raportu wynika, że największymi zaletami obu Fiatów są układ kierowniczy, napęd, nadwozie oraz podwozie, jak również silnik i ogumienie. Gorzej oceniane są układy wydechowy, układ elektryczny, hamulce, oświetlenie oraz zawieszenie. Fiat Bravo i Brava niewątpliwie zmieniły oblicze motoryzacji. Jednak... Jest, że Fiat jest jednak dużą zagadką.